Witam i zapraszam do obejrzenia nieruchomości na sprzedaż w Lubiechowej. Jest to budynek mieszkalny z budynkiem gospodarczym oraz działką z przodu oraz z tyłu budynku. Pierwsze wejście to wejście od ogrodu z tyłu. Jest to wejście bezpośrednio na przestronną salę, mniej więcej o wymiarach 21 na 11 metrów. Jest tutaj zrobiona wylewka betonowa, która została również ocieplona izolacją styropianową o wysokości 10 cm. Na dzień dzisiejszy sala ta została przygotowana, aby pomieścić około 150 osób i z tego powodu jest tutaj 16 stołów o wymiarach 240 na 110 cm, jest również 16 stołów o wymiarach 1,80 na 110, jak i 4 stoły mniejsze o wymiarach 1,40 na 110. Są tutaj również inne elementy wyposażenia, jak na przykład wazony, które są tutaj widoczne, a również z tyłu jest koło ślubne, które może zostać udekorowane. Widzimy tutaj, że ze wszystkich ścian zostały zerwane tynki, jest tutaj cegła razem z kamieniem, co daje niepowtarzalny klimat w stylu rustykalnym, być może nawet industrialnym. Jeżeli chodzi o wydarzenia, które tutaj miały miejsce, to było to wesele na 120 osób, właśnie w stylu rustykalnym z elementami boho. Jeżeli chodzi o krzesła, które były tutaj widoczne, są to krzesła wykonane z drewna litego oraz siedzisko miękkie dla komfortu. Krzeseł tych jest 150, a odpowiednio ułożone razem ze stołami, na przykład w podkowę lub jodełkę, dają komfortowe miejsca siedzące oraz przestronny parkiet do tańczenia. Jeżeli chodzi o stoły, to są to stoły wykonane z drewna jesionowego, które zostały również postarzane oraz bejcowane dla zabezpieczenia ich powierzchni. Jeżeli chodzi o stolarkę, to tutaj na dzień dzisiejszy jej nie ma. Okna musiałyby zostać dodane, a na dzień dzisiejszy jest to po prostu płyta OSB. Jeżeli chodzi o prąd, to został on całkowicie zrobiony od zera, także jest tutaj prąd trójfazowy, czyli siła, a sala ma 400 V. Jeżeli chodzi o pomieszczenie mieszkalne, jest to prąd jednofazowy. Oświetlenie sufitowe jest podzielone na trzy linie żyrandoli, a wszystkie żyrandole posiadają żarówki z funkcją przyciemniania, więc po zamontowaniu ściemniaczy jest możliwość dostosowania naświetlenia pomieszczenia do okazji oraz pory dnia. Jest tutaj również około 500 metrów żarówek ogrodowych, które mogą zostać umieszczone w dowolnym miejscu. Są zasilane bezpośrednio w kontakcie, a więc używając przedłużacza również można zrobić oświetlenie na zewnątrz. Są to lampki, które również są odporne na deszcz. Jeżeli chodzi o ulewy, to tutaj warto byłoby je chować do środka, tak jak są one schowane na dzień dzisiejszy. Następne pomieszczenie to przestrzeń około 75 m2, która została podzielona na trzy funkcje. Po lewej mamy funkcję toalet, są tu toalety damskie i męskie. Jeżeli chodzi o toalety męskie, są to dwa pisuary oraz dwie kabiny. Jeśli chodzi o kabiny, mają one wymiar 130 na około 170 cm. I taki wymiar mają kabiny w części męskiej, jak i żeńskiej. Jeżeli chodzi o ściany, tutaj one zostały zbudowane ze stelażu drewnianego oraz płyt OSB. W dalszych planach było albo pomalowanie płyt OSB na jakiś kolor, ewentualnie dołożenie płyt kartonowo-gipsowych, aby miały one odrobiny inny wygląd. Jeżeli chodzi o pomieszczenie, które jest naprzeciwko toalet, było to po prostu rozwiązanie tymczasowe, aby można było rozpocząć już normalnie funkcjonujący biznes, gdzie bez zaplecza kuchennego można byłoby zamówić serwis cateringowy, który po rozłożeniu mógłby serwować wszystkie dania bezpośrednio na salę.
Tak jak wspomniałem, było to rozwiązanie tymczasowe z uwagi na to, że w następnym pomieszczeniu była planowana część kuchenna, jak i restauracyjna oraz recepcja. Jeżeli chodzi o media, to jest tutaj oczywiście dostęp do wody oraz kanalizacji miejskiej. Są tu wszelkiego rodzaju łącza, jak i odpływy. Na dzień dzisiejszy woda oraz kanalizacja zostały odłączone, żeby nie było po prostu tutaj żadnych uszkodzeń. Jeżeli chodzi o ciepłą wodę, to na dzień dzisiejszy jest tutaj bojler, który całkowicie spełnia swoją funkcję. Tak jak widać tutaj na wideo, wszystkie ściany zostały oberwane z tynków, dzięki czemu ten wygląd zostaje podobny w całych pomieszczeniach. Jeżeli chodzi o całą elektrykę, to w każdym pomieszczeniu staraliśmy się, aby był to właśnie ten wygląd industrialny, który w ostatnich latach jest dość modny i ceniony wśród młodych ludzi szukających miejsc na eventy, na zorganizowane imprezy. Tak jak widzimy tutaj również w tym pomieszczeniu cateringowym jest siła, dzięki czemu można tam podpiąć piec, ewentualnie jakieś inne urządzenie, które wymaga dość sporej mocy. Jeśli chodzi o podłogi widoczne tutaj na nagraniu, to oczywiście jest to betonowa posadzka, która jest izolowana styropianem. Natomiast oczywiście można ten projekt lekko upgrade'ować w postaci położenia płytek ceramicznych bądź na przykład innego rozwiązania, jak na przykład pomalowanie tej posadzki betonowej farbą epoksydową, która znakomicie to wszystko zabezpieczy od zabrudzeń i uszkodzeń. Oczywiście też braliśmy pod uwagę innego rodzaju rozwiązania, jak na przykład parkiet drewniany. Na tym też etapie skończyliśmy naszą modernizację tego budynku około 2 lat temu, więc następne pomieszczenia, część budynku gospodarczego, jak i część budynku mieszkalnego będzie wyglądała odrobinę inaczej. Jeżeli chodzi o następne pomieszczenie, jest to pomieszczenie, które docelowo ma zostać dopiero wyremontowane. Także mniej więcej ten stan ścian, sufitów, jak i podłogi jest taki, jaki był wcześniej w tej części już wyremontowanej. Po lewej stronie widzimy cegły, które są cegłami dość starymi, wiekowymi, które również miały posłużyć w późniejszym czasie w celu stworzenia murków ozdobnych, ścieżek, w celu postawienia ścianek działowych, jeżeli chodzi o toalety bądź inne miejsca. To pomieszczenie, które na chwilę obecną oglądamy, jest to pomieszczenie, w którym docelowo miała być zrobiona kuchnia, część restauracyjna oraz recepcja, dzięki czemu może tu być również funkcjonalne pomieszczenie, które przynosi dochód nie tylko i wyłącznie w czasie imprez zorganizowanych, ale również w normalnych dniach tygodnia, jak i wieczorach. Także jest to ponad 100 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, która może być zagospodarowana w dowolnym celu. Dalej mamy przejście do następnego pomieszczenia. Tutaj kiedyś był jakiś zbiornik. Pomieszczenie na dzień dzisiejszy może posłużyć oczywiście w innym celu. I tutaj przechodzimy już do części budynku mieszkalnego. Ta część budynku mieszkalnego, którą właśnie widzimy, jest to hol o szerokości około 3,5 metra i długości 11 metrów. I od razu mamy wejście do jednego z pierwszych pokoi, który ma szerokość 4 metrów i długości około 5,5 metra, w którym przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, które ma bardzo podobny rozmiar, około 5 na 4 m2, które oczywiście może zostać zagospodarowane jako sypialnie, w których również można dołączyć prysznic bądź łazienkę z uwagi na jego rozmiary. Jeżeli chodzi o całą nieruchomość, oczywiście posiada ona również studnię głębinową. Jest to studnia, w której jest oczywiście woda, która może być użytkowana w celu na przykład nawadniania ogrodu bądź innych, jak na przykład jakieś źródełko bądź jakiś niewielki basenik.
Jest tutaj również piwniczka, która no, na dzień dzisiejszy wymaga dość gruntownego remontu. Tam jak widać na dole również stoi woda. Schodami do góry przechodzimy do następnych pomieszczeń mieszkalnych. Na dzień dzisiejszy są tutaj trzy sypialnie oraz dość duża łazienka. Jeżeli chodzi o rozmiary tych sypialni, to są one bardzo podobne do tego, co jest piętro niżej, a więc każdy z tych pokoi ma około 20 metrów kwadratowych, a więc daje świetną możliwość podzielenia tego na około nawet i 5 sypialni z łazienką, tak żeby każdy po prostu mógł swobodnie poruszać się po pokoju. Jeśli chodzi o sypialnię to i część mieszkalną tego budynku, to oczywiście tutaj jeszcze nie był robiony żaden remont, także jest to stara kanalizacja oraz stare kable elektryczne. I przez łazienkę tutaj, tak jak widzimy, przechodzimy również na ostatnie piętro. Jest to poddasze, które celowo miało zostać zaadaptowane na sypialnię małżeńską, jeżeli chodzi bezpośrednio o wesela. Jest to bardzo duży pokój. Ten pokój ma rozmiar 11 na 7,5 metra, także daje nam to około 70 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Na pierwszym piętrze części mieszkalnej, zamiast skręcać w prawo do pokojów sypialnych, możemy skręcić w lewo, gdzie jest poddasze całego budynku gospodarczego. W pierwszej części widzimy tutaj poddasze, które ma około 12 na 11 metrów. Jest to przestrzeń otwarta, a zaraz potem przechodzimy do następnego pomieszczenia, które ma 27 na 11 metrów. Także jest to olbrzymia powierzchnia, która również może być zaadoptowana w różnych celach. Jeżeli chodzi o nasz pomysł, miały być to dodatkowe sypialnie, ewentualnie dodatkowa sala na eventy typu wesela, typu zorganizowane imprezy rodzinne. W międzyczasie może również spełniać wspaniałą rolę, jeżeli chodzi o sesje zdjęciowe, która daje niepowtarzalny sielski klimat z uwagi na piękne prześwity oraz stare zabytkowe belki, dzięki czemu możemy tutaj podziwiać cudowne widoki. Z tej części budynku widzimy też, jak pięknie wyglądają te stropy łukowe od góry i to tutaj też jest cała instalacja elektryczna, która prowadzi do żyrandoli, do naświetlenia. Na tutaj widocznych podłogach po zamontowaniu odpowiedniej izolacji akustycznej jest możliwa właśnie adaptacja tego pomieszczenia na sypialnię bądź następną salę, dzięki czemu po prostu te hałasy z dwóch innych sal nie będą na siebie nachodzić, nie będą się ze sobą kłócić. Jeżeli chodzi o samą działkę, to jest to działka przeogromna, cała ta nieruchomość oraz działka jest to 67 arów. Także tutaj również na tej działce w międzyczasie widzimy drenaż. Jeżeli chodzi o sam budynek, ma on piękną kamienną elewację. Oczywiście jeżeli chodzi o dach, jest to na dzień dzisiejszy eternit w połączeniu z blachodachówką oraz dachówką karpiówką. Jeżeli chodzi o samą część mieszkalną, jest to tylko i wyłącznie dachówka karpiówka. Jeśli chodzi o eternit, to staraliśmy się, aby był on odpowiednio zabezpieczony i w miarę bezpieczny, jakkolwiek bezpieczny może być eternit. Natomiast chcieliśmy przede wszystkim, żeby ta część, która została wyremontowana, była zabezpieczona przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi. Jeżeli chodzi o część ogrodową, to tutaj planowany był również drewniany taras, na którym można byłoby również spędzić miłe chwile, ewentualnie potańczyć. Ten taras ewentualnie również miałby zostać zastąpiony piaskowcami, które były w drugiej części pokazanej na filmiku. Są tutaj również piękne schody wykonane z piaskowca, natomiast przód budynku jest to również elewacja, której tynk został skuty, żeby odsłonić naturalne piękno kamienia oraz cegłówki.
Oczywiście, tak jak wspomniane było wcześniej, ten budynek wymaga również nowej stolarki okiennej, jak i stolarki drzwiowej. Na dzień dzisiejszy była już tu przeprowadzona impreza weselna na około 120 osób, właśnie w klimacie rustykalnym z elementami boho. Obok tutaj widzimy również kawałek budynku, w którym dach został zburzony. Ściany boczne tego budynku miały zostać, natomiast ta przednia miała zostać zrównana z ziemią, aby było przejście do części ogrodowej na tej działce. W tej części przedniej budynku planowany był parking, jak i niewielkie miejsce z ławeczkami, gdzie można byłoby odpocząć, gdzie można byłoby posiedzieć, a również w lato miałaby być również zewnętrzna część restauracyjna oraz kafeteria, która mogłaby umilić przede wszystkim i również i mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym czas, który spędzają na wakacjach i albo również na eventach rodzinnych. Jest to przestronna działka, do której jest dojazd bezpośrednio z ulicy, a więc dojazd do posiadłości jest bardzo łatwo dostępny. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.